Od zakończenia roku szkolnego w poszczególnych placówkach na terenie Sieradza wcale cicho nie jest. Remonty ruszyły pełną parą już od początku wakacji. I tak, w przedszkolu numer 1 była to naprawa wentylacji mechanicznej. Jej koszt to nieco ponad 4000 zł. Przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych za 160 tysięcy zł to inwestycja realizowana w przedszkolu numer 2. W przedszkolu numer 3 za kwotę 24 tysięcy zł zmodernizowano salę fitness i pomieszczenie pralni oraz toaletę. W przedszkolu numer 4 również dostosowano budynek do przepisów przeciwpożarowych za 150 tysięcy zł oraz wyremontowano parking za 27 tysięcy zł. Malowanie pomieszczeń, założenie płytek i paneli – taki remont odbywa się w przedszkolu numer 5. Jego koszt to 12 tysięcy zł. Remont korytarza i gabinetu logopedycznego trwa w przedszkolu numer 6. Ta inwestycja opiewa na 27 tysięcy zł. Remontu doczekało się również przedszkole numer 15. W tym roku planowaliśmy remont 3 łazienek na parterze przedszkola, łazienek dla dzieci. Są to ostatnie łazienki, które wymagały remontu. Kończyliśmy również kładzenie płytek podłogowych na korytarzu na dole, bo w części korytarza płytki położone były w ubiegłym roku. Planujemy jeszcze wymianę drzwi wejściowych do sal. Planuję jeszcze w okresie wakacyjnym, no lada moment, będę zamawiała sprzęt do ogrodu, na który też są zarezerwowane pieniądze i myślę, że dalsza część zakupów dotyczących pomocy dydaktycznych zabawek będzie koniec sierpnia, początek września. Koszt remontów, czyli remontu tych 3 łazienek i korytarza oraz wymiany drzwi, to będzie około 40 tysięcy zł, plus oczywiście środki na zakup materiałów, około 20 tysięcy zł, no czyli razem to będzie tak gdzieś około 60 tysięcy zł. Środki pozyskaliśmy od organu prowadzącego. Przedszkole numer 15 w ramach projektu doczekało się również ogrodu, który pełni funkcję edukacyjną dla najmłodszych. Ten projekt to jest właśnie ogród dydaktyczny. On został zatwierdzony w czerwcu ubiegłego roku i został i był realizowany no, praktycznie przez cały rok. Tak jak Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć, altana, wiele kącików, ziołowy, aromatyczny, ścieżka sensoryczna. Bardzo, bardzo zyskał ogród na tym. Tu altana, stół, krzesła pozwalają na prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu z dziećmi, co dzieci bardzo lubią. Kąciki, które powstały, no dostarczają wielu doznań, wrażeń, wiedzy dzieciom. Ogród ten będzie jeszcze stopniowo przez nas tak systematycznie rozbudowywany, udoskonalany, upiększany. Projekt Tajemniczy Ogród współfinansowany był z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Szkoły podstawowe w okresie wakacji również nie próżnują. Szkoła podstawowa nr 1 za 18 tysięcy zł przeprowadza remont świetlicy i korytarza. W szkole nr 6 trwa poważna inwestycja, a mianowicie budowa boiska przy placówce za 65 tysięcy zł. W szkole podstawowej integracyjnej nr 8 w podsieradzkiej Zapuście za 1 000 000 zł budowana jest sala gimnastyczna z zapleczem. W sieradzkiej dziesiątce również panuje hałas. Trwają tam prace zarówno na zewnątrz, jak i w środku szkoły. Jest to dobry czas do tego, żebyśmy mogli troszeczkę odświeżyć szkołę, obejście szkolne. Zaczęliśmy właściwie już w roku szkolnym od remontu boiska, które przez cały czas jest pielęgnowane i szykowane do takiej profesjonalnej gry naszej sieradzkiej drużyny Warty Sieradz. Natomiast na terenie szkoły tradycyjnie we własnym zakresie próbujemy odświeżyć korytarze, malujemy, remontujemy kilka pomieszczeń szkolnych. W tym roku przygotowujemy 2 korytarze tam, gdzie będą maluchy. One rzeczywiście już były trochę zniszczone, więc należało je odświeżyć. Świetlicę szkolną, która wymagała również odświeżenia, pokoje nauczycielskie i jedno z pomieszczeń biurowych. Placówką ponadpodstawową, która w tegoroczne wakacje doczekała się remontu, jest gimnazjum nr 3 w Sieradzu, gdzie trwa wymiana podłogi na sali gimnastycznej. Wymieniamy starą, zużytą, zniszczoną już podłogę drewnianą, parkietową na nowoczesną, sportową.
Jest to dosyć duże przedsięwzięcie i duża inwestycja, z której ogromnie się cieszymy, bowiem w nowym roku szkolnym zdecydowanie poprawi warunki i standardy pracy u nas w szkole, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Wdzięczni też jesteśmy za zrozumienie już potrzeby, konieczności dokonania tej inwestycji, za co bardzo dziękujemy. Potrzebę tego remontu zrozumieli zarówno pan prezydent, pan Paweł Osiewała, jak i radni Rady Miasta. I to właśnie pieniądze z Urzędu Miasta pozyskaliśmy na ten remont. Koszt inwestycji to około 240 tysięcy złotych. Bardzo liczymy na to, że już pierwszy dzień nowego roku rozpoczniemy na nowej sali, bowiem nie tylko przy okazji wymiany podłogi będzie ona całościowo również odświeżona, a więc prawie nowa. Od 1 września placówki zyskają nowe oblicze, a dla uczniów, zarówno tych kontynuujących naukę, jak i tych, którzy rozpoczną edukację w sieradzkich placówkach oświatowych, nauka stanie się nie tylko obowiązkiem, ale i przyjemnością.